Taco na Fide, bo tak właśnie nazywa się wspólny projekt Taco Hemingwaya oraz Cuevo na Fide, w niesamowicie krótkim czasie zaczął podbijać internet. Pierwszy kawałek tych zupełnie odmiennych osób pod względem stylu, prezentujący nową płytę 0,5 mg pod tytułem Artby, który przez około miesiąc osiągnął ponad 12 milionów wyświetleń i zrobił nie lada szum w internecie. Następnie artyści wypuścili na muzyczne salony teledysk pod tytułem Tamagotchi, który przez blisko około 4 tygodnie osiągnął ponad 25 milionów wyświetleń. Następnie pojawiła się Metallica, która też zrobiła poniekąd nie lada szum wokół siebie, bo osiągnęła ponad 5 milionów wyświetleń. Mógłbym wymieniać te numery tak już do końca, dopóki przy przesłuchiwaniu kolejnego pod względem ukazania się klipu pod tytułem Kryptowaluty nie natknął się na pewien easter egg. Oprócz tego, że beat jest kradziony. Gdy zaczniemy odtwarzać ten klip, w owej restauracji w tle leci pewna muzyka. Podczas wypuszczenia tego klipu, które miało miejsce 9 kwietnia, nie mogliśmy się wiele domyśleć. Wszystko mogło się jednak rozjaśnić, gdy 12 kwietnia na kanale Taco Hemingwaya ukazały się prawie wszystkie piosenki z tej płyty. Podczas przesłuchiwania tych wszystkich piosenek, jak typowy Polak, którym szkoda jest wydać 50 zł na płytę, natknąłem się na pewne podobieństwo między klipem pod tytułem Wiem, a wcześniej wymienionymi kryptowalutami. W teledysku we wcześniej wspomnianym utworze w restauracji w tle leci właśnie nuta pod tytułem Wiem. Nadal nie wierzycie? Posłuchajcie teraz. Nie mam szans, wiem. Wiem, że nie chcesz mnie znać, dobrze wiem. Znowu śledzę. Mam nadzieję, że właśnie w tym momencie rozwiałem wam wszelkie wątpliwości, co mogło lecieć w tej restauracji. Taco na Fide to projekt, który zdecydowanie wyśmienicie rozpoczyna rok 2018 i obu raperom życzę jak największych sukcesów w tym właśnie roku, bo zdecydowanie emocje po ukazaniu się owej płyty jeszcze na długo nie opadną. Przypominam oczywiście o zostawieniu suba z dzwoneczkiem, jak i lajka pod tym filmem, jeżeli spodobał wam się taki mały easter egg. Oczywiście social media znajdziecie w opisie. No i co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i piona.